Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w trzecim odcinku z Skyrima. I jestem już naprawdę wesoły, jeżeli chodzi o prowiant. Co zresztą? Będziemy tu wbijać, w ogóle trzeba zobaczyć, czy da się jakieś misje ogarnąć takie dla tej rzecznej puszczy. Żeby nie było nudy. Dobry. We got rooms and food. Drink too. Take a look. Widzę, że można u ciebie pohandlować jakimiś żywnościami. No, zastanowię się nad żarciem. Mogę kupować gotowaną wołowinę, nie ma problemu. To mi przywróci dość dużo hapsów. Tak samo jak kotlet z dziczyzny. Wydam kasę na żarcie. Przynajmniej nie będę taki biedny. Pieczone ziemniaki. Mogę kupić, no co mi tam zaszkodzi? Placki! O kurde. Kupuję jak specjał czarnych róż. Ciekawe, ale jakoś nie jestem zainteresowany. To są składniki, ale składniki wolałbym sam zdobywać. No i mamy trochę tego pożywienia, więc nie umrzemy z głodu. O! Jest praca. I już mamy misję właściwie. Dobra, to teraz sobie trzeba zaznaczyć różne. I to będzie... Zabij przywódcę bandytów znajdującego się w okolicy miejsca o nazwie Ostoja Redoranów. No i mamy już misję. Wiedziałem, że gdzieś wejdę. Czekaj, chyba pomyliłem w ogóle drzwi. Wiedziałem, że jak gdzieś pójdę, to w końcu się jakaś misja znajdzie, więc no to dla nas coś znaczy. Dobra, tylko teraz, która to jest misja? Jest, tutaj, Ostoja Redoranów, kurde, ale daleko. Dobra, no to trzeba sobie zaznaczyć. Zanim będziemy robić jakieś misje fabularne, to fajnie by było, żebyśmy się na sam początek dobrze wyekspili, żebyśmy mogli w ogóle wiedzieć, na czym my stoimy, bo potem z reguły się dowiadujemy, że jesteśmy bardzo słabi i takich misji nie potrafimy wykonać, więc lepiej jest nadgonić level, żeby potem nam się szybciej wykonało fabułę. Więc tak opłaca się robić misje poboczne, jak najbardziej w Skyrimie. A tym bardziej jak chcę dla was to teraz nagrywać, to jest przyjemnie, kiedy... W ogóle co mam nałożone? Łuk. No to fajnie by było, żebyśmy sobie teraz nałożyli żelazną buławę i tarczę. Jest tarcza, jest. Żelazna tarcza. Okej, okay, jest git. Ale fajnie byłoby, jakbyśmy mogli też sprintować. W ogóle udało nam się zaznaczyć tą lokację. No co, chyba mapa tego nie wychwyciła. No jest zaznaczone. Dlaczego tam... O jest, tylko się to tak fajnie schowało, że my tego nie dostrzegliśmy. No widzicie. O, wilk. Pierwsza walka w tym odcinku. O ty, będziesz mnie gryzł. O, jaki kick. A na koniec zgniecenie. Ile krwi się tu narobiło. Dobra, wilcza skórka. Jeszcze krwawisz. Lol, czy jeszcze ma pośmiertną drgawkę? Patrz, jeszcze fajnie... Fajnie... Dobra, już się wykrwawiło. Ale fajnie to wygląda. To chyba przez te modyfikacje. W ogóle miałem ogarnąć modyfikacje z Nexus moda, ale na razie sobie odstąpię. Muszę znaleźć jakiś weekend na to. Może lepiej gdzieś tak w drugiej połowie tego miesiąca, którym będzie maj. To najlepiej bym sobie wtedy to ogarnął, bo będę miał naprawdę pierwszą połowę maja zagonioną. Jak nie cały miesiąc, to może zapolujemy na jelonka. Dobra, broń i długi łuk. Zobaczymy, możemy zapolować. Tylko proponowałbym strzelić heada. Dobra, tu przybiega drugi. Nie wiem, czy mnie teraz nie wyczuje. No patrz, jelonek dostał, ale to za mały damage. No niestety to był za mały damage, żeby w ogóle coś zrobić. Musiałbym naprawdę mieć
procela. Ej, patrz, te łosie i jelenie dostają normalnie, ale gorzej jest w ogóle z nimi walczyć, bo one uciekają praktycznie cały czas. Patrz, dostał. I czekaj, zabiłem? Czy mi nadal tu ucieka? No, czy wszystko na razie celuje fajnie, tylko te przybłędy mi uciekają, a jakbym na nie zapolował, no to już miałbym jakieś jedzenie potem do smażenia. Dobra, nie chcę sobie czasu marnować, wolałbym jeszcze zdążyć misję wykonać, więc nie będę się żerał nad tymi jeleniami, tylko po prostu wolałbym się skupić na misji, jaką jest zabicie przywódcy. I czemu biegać nie mogę? Aha, bo my jesteśmy na kucaku. Się teraz zorientowałem. Dobra, no to teraz biegniemy, ale sprint się tutaj błyskawicznie wyczerpuje, a ładuje się bardzo powoli, więc no tutaj trzeba naprawdę o dobry survival się starać, bo inaczej będzie kiepsko. A może coś z tych beczek jeszcze weźmiemy, tak przy okazji. Pomidorki i inne cuda. Farma Pelagia. No, czyli jesteśmy już niedaleko tej misji, którą zaraz będziemy wykonywać. Zanim my w ogóle przystąpimy do rozmowy z Jarlem, to trochę odcinków to minie. Ja chcę się do tego tak przygotować, żebym nie miał potem w przyszłości problemów na przykład ze smokami. No, nie będę wam to ukrywał, bo smoki to naprawdę będą niebezpieczne maszkary. Dlatego fajnie by było, jakby nasz ekwipunek, prowiant i poziom broni był na całkiem sporym. Na całkiej sporej mocy, żebyśmy nie musieli potem mieć problemów na następne odcinki. Dobra, jesteśmy już niedaleko, mam przynajmniej taką nadzieję. Już 17 minuta odcinka, a my praktycznie jeszcze nic nie zrobiliśmy takiego na konkretnie. No, patrzcie, ten sprint to mnie będzie zawodził na razie, ale jak będziemy pod niego brać, chociaż jesteśmy Argonianinem, czyli bardziej powinniśmy się pod zdrowie tutaj w tym wypadku wzmacniać, to zobaczy się. Od nas to będzie zależeć. Już jesteśmy, mam nadzieję, blisko tej misji. Sprint się wyczerpuje chyba w 2, 3, 4 sekundy. Ok, mamy wilki do ubicia. Dobra, takie są mądre. Dobra, trzeba by teraz się podleczyć w tym wypadku, bo no nie jest za dobra ciekawa. Nie jest za ciekawa sytuacja. Dobra, wilczu rubity. Dobra, kolejne petki. Okej, jest fatality. Pięknie. Okej, level up jeszcze mamy. No i fajnie, na dwóch wilczkach, właściwie na trzech wilczkach zrobiliśmy już sobie poziom wyżej. Kurde, tego wilka chcę przeszukać. Dobra, wypij jeszcze jedną potkę. Tylko teraz trzeba oszczędnie, bo jest naprawdę kiepsko. Oj, muszę sobie koniecznie dać pod zdrowie. I to bez gadania. Kowalstwo, ciężki pancerz. Broń jednoręczna. Dam sobie na razie. Czekaj, a broń jednoręczna. A mogę sobie dać na razie. Dobra, no musimy zadawać też większy damage, więc przydaje to się naprawdę bardzo. Już jesteśmy niedaleko tej misji, coraz bliżej, a czas leci naprawdę błyskawicznie. Mamy jeszcze jakieś 9 minut, więc zdążymy tą misję zrobić i się pożegnać. Ale fajnie, coś się już dzieje. Jakiś progres jest. Niewielki, ale coś się dzieje. Trzeci level. Trzeci odcinek. Mam nadzieję, że na tym odcinku również sobie level wbiję, żebyśmy mogli być na równi z naszym poziomem. Oczywiście nie wiem, na co zbieram te kwiatki, ale mogą się przydać. Bardzo daleko jest ta misja. Jeszcze sobie tak zajrzę szybko w mapę, czy my źle nie idziemy. No właśnie. No więc właśnie. Żeśmy ominęli. Taki wstyd.
Ale dobra, i tak już jesteśmy niedaleko, bo tam coś płonie. To jest chyba tutaj. Tak, to jest już chyba tutaj. O kurde, tam jest jakiś gigant. To jest na pewno tutaj? To jest na pewno tutaj. Jasny gwint. Nie chcę mieć z żadnym gigantem nic do czynienia. Czekaj, ja sobie przeszukam tego kota szablozębnego. Nie, nie, ja z tobą walczyć nie będę. Ja stąd spierdalam. O kurwa, jeszcze mamut. Sorki, że klnę, ale... Tu gigant, tamty mamut. Mamuty. Poprawka. No z mamutami to byśmy nie wyrobili w życiu. Tak, dlatego wolałbym z jakimiś prostszymi rzeczami walczyć, które na pewno dadzą nam tyle samo expa i szybki przyrost levela. Dobra, już jesteśmy mniej więcej na miejscu, o ile nie popełniłem błędu. Dobra, jeszcze zobaczę na mapę szybko. Dobra, że jesteśmy bardzo blisko, więc sam raz zrobimy tą misję i kończę odcinek. Mam nadzieję, że aktywność będzie rosła i nie będzie malała wręcz. Bo Skyrima to widzę, że jeszcze oglądają jakieś jednostki. Dobra. Ostoja Redoranów. I z czym będziemy mieli do czynienia w takim razie? Aha, to my tam wejdziemy. Kurde, to nie wiem, czy my w ogóle wyrobimy z odcinkiem. Patrzcie, no. Świetnie. Chyba będę musiał powycinać te momenty, w którym w ogóle nic się nie działo. I tak chyba zrobię, bo to tylko by czas zabrało. A ja nie chcę wam tego robić, poważnie. Ja chcę, żebyście mieli takie odcinki, w którym by się coś działo. Więc no, zrobię tam jakieś cięcie ewentualnie. Wytnę ten moment, gdzie po prostu się błąkałem, bo to jest bez sensu. Racja, co racja. Dobra, lucik robimy jeszcze. A po prostu wyślę wam też tak długi odcinek. Nie wiem, zobaczymy, ale chyba lepiej nie. Ja mam wam. Jak mają być odcinki bardzo takie w miarę na poziomie niż zrenderuj, wyślij, koniec, no to tak zrobię, postaram się. Dla mnie to nie będzie problem. W ogóle to my powinniśmy się poruszać po cichu. O, piesio! A mnie gryziesz! O ty! Patrz, jak mnie gryzie! Ej, te psy są posrane. Ej, patrz, ile ten pies mi zabrał w Dimage'a. Posrane. Patrz, jeszcze mnie tamten chyba wyczuł już. Dobra, pożywienie. Jakieś pożywienie. Dobra, kapustki trochę zjemy. Co jeszcze możemy? Ohoho. A zjemy opiekane pory i ziemniaczki. No i już nie jesteśmy głodni. Zaspokoiliśmy swoje pragnienia. Lol, żeby pies miał złoto, musiał być jakiś bogacz. W takim razie. I oni musieli mnie słyszeć. Jaki ty tą broń wyciągasz? Idź ty na kucaku. Jak chcesz, żeby ci nie wykryto, to lepiej siedź cicho i rów, co powinno do ciebie należeć. Dobra, szukamy jeszcze paru rzeczy. Fuck. Już jestem wykryty. Patrz, strzela we mnie. O-o. I to jest tragicznie. Płotka. A lepiej dwie płotki. Muszę zacząć blokować. A! Ale mu zajebałem. Dobra, poszło. A weźmiemy sobie ten łuk. Mówiłem! Nie opłaca się kupować łuku myśliwskiego, bo znajdzie mu u przeciwnika. A tak to byśmy kaskę zmarnowali i z tego by nic nie było. No to fajnie, no to teraz w broń. Ten długi łuk to my sobie możemy albo zostawić, potem sprzedać, albo od razu wyrzucić i z tego nic nie robić. No kurde, więcej potek by nam się przydało, piwo tylko jest.
bieda, naprawdę. Liczyłem na jakieś mikstury, a nie alkohol. Ale dobra, tak ma być. Musimy teraz to przetrwać, bo to jest bardzo ciężkie zadanie. Nie należy ono do łatwych, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może teraz bym sobie właśnie odpalił ten łuk. Bo coś czuję, że tych wrogów będzie więcej. Na kucaku lepiej miłaś. Jak nie chcesz kłopotów i nie chcesz zginąć, to w ogóle powinieneś sobie zapisać. Zapisz. I to będzie chyba numer 10. Dobrze, że teraz sobie przypomniałem w tej minucie. Inaczej już bym miał przesrane. Spore wątpliwości. Znów mnie usłyszał? Dobra. Teraz słyszą. Czekaj. Jakby to ogarnąć? Powiedzcie mi. O kurde. Teraz jestem na zgubie. Czekaj, czekaj. On mnie tu nie dorwie. Przybiegł sam? Dobra, przybiegł sam. Co innego, to mogę z nim walczyć. A, dostał. Kurde, nie w ziemię strzelaj. O kurde. Jest! Hedzik? Ale mu zasunąłem. No a teraz trzeba będzie się zająć hersztem. A to już nie będzie takie łatwe zadanie. Kurde. Teraz będzie ciężko. Herszta ubić. Będzie ciężko. Świetnie. Dobra, trzeba próbować ze wszystkich sił. O! Tak mnie nie zdejmiesz. Tak tylko będziesz płonął. O, właśnie. W najgorszych szczeluściach. Ale ucieka, patrz. Ucieka. Tchórzy. Patrz, jaki on jest odważny. Mimo wszystko staje ze mną tej walki. Dobra. Chodź tu. Mana. Potrzebuję many jak najprędzej. Dobra. Już coś tam dostaje. Kurde, zaraz go nauczę. Teraz go naprawdę nauczę. Dobra, teraz jeszcze trzeba uważać, żebym nie przesadził znowu. Nie! Kurde! Nie wierzę. Ja mam wam nagrać materiał, a tu kurde się nie wiem co odprawia. A z nie, spudłował. Patrz, kurwa! Jebane gówno, ja szczurze nie umie robić żadnych uników. Pudło. Głupcze. Ja w ogóle muszę nadążać z unikami, bo inaczej nie da rady. Nie zrobię ani jednego uniku. Dostaje takie cięgi.
Dobra, teraz trochę z łuku postrzelać. Kurde, broń! Jasny gwint, już takie nerwy mam, widzicie? A nawet słyszycie to po mnie. Już mnie takie nerwy biorą. Dobra, pierwsza osobówka i trzeba tego drania usunąć. Inaczej się go w życiu nie pozbędę. Dostaw, plery. Damage przyjął na klatę. Co on robi? A on ucieka. Co on kombinuje? O kurde. Jasny gwint. Ty nie kucaj! Zaraz mi się strzały pokończą. Ja go nie zabiję z tego łuku. Z tego łuku na pewno nie. On obrywa, cały czas obrywa. Dobra. Jeszcze trochę, jeszcze tak z 20 razy. Może nie trafię, to ewentualnie magią go dobiję. Dobre. Jeszcze trochę. To długo nie potrwa. Nie tam, moronie. Celuj lepiej. No i ten stres, to jest stres jak nic. No i mało strzałów, ja go nie dobiję. Chyba, że magią. Jak kurde. Aha, dobra. Nie zabiję go tak. I ostatnia. Ten nie wie, jak co ze sobą zrobić. Kurde, już nie mam strzałów teraz, nie wiem co muszę robić. No z tego bym mu przywalił, ale on mnie na hita zabije, to jest kurde pewne. Nie, no muszę jakąś magię zastosować. Zniszczenie, może teraz iskry. Lewej to, w prawej to, no nie, no muszę tak zrobić, mieszanka magii. Chodź tu. O fuck, o fuck! Fuck, fuck, fuck. Dobra. On tu podchodzi. Spieprzaj mi stąd. Ty patrz! On mi tu podszedł. Dobra, zbugował się, jest! Kurwa, kończę z tobą w końcu. A, jeszcze nam potkę wypiję. Ups. Magia nam się chyba już skończyła. Tak lekko. Nie wiem, coś tu nam może dać many? Fucking shit. To żeśmy teraz spierdolili sprawę. To dosłownie. No nie wiem, co mi może pomóc w tym momencie. Nie wiem, a da się... Dałoby się mu przywalić tak w pysk? O, dobra, działa. Już po tobie. Dobra, już po tobie. Mogę z tą robić co chcę. Prawie. Jest! Już, już. Jest! Muszę z tą skończyć. Jest! Kurwo ty! Zabite, zabite. Potrafiłem, potrafiłem. Trochę się pomęczyłem. Kurde, mol. Nie, co to było? To jest... Nie, no ja tego opisać inaczej nie mogę. Ja pierdolę. Tyle czasu zmarnowałem na tego cieniasa. Na takiego herszta. Ale go ubiłem w końcu.
Zmarnowałem trochę rzeczy. Owszem, przedmioty. Teraz założymy sobie ładny pancerzyk, który dostaniemy od tego ciula. O, teraz to będziemy przypakowani. No nie wierzę. Dobra. Jeszcze przeszukamy. Przeszukamy tutaj bandytę. Ma tu żelazną strzałę. Gdzieś chyba jeszcze tu leżą takie... To lampy tylko leżą. Kurde. A nie podniesiemy już tych strzałek? Chętnie bym popodnosił to wszystko. Sobie otworzymy jeszcze kufer. Kurde, jakie emocje by... Dajcie spokój. I no tylko w stresie żyłem. Wiecznym. Dobra, podniesiemy to wszystko na spokojnie. Tu jeszcze beczki, ale ona jest pełna ziemniaków. Żelazna strzała. Złoto. Wszystko bierzemy. Co ma jakąś wartość, to bierzemy. Aha, to chyba musiałem tutaj strzelać i on... Albo się odbijały. Bo to też jest możliwe, że się mogły tak podbijać. Ale fajnie. Pozbyliśmy się herszta. Teraz zlutujemy to wszystko. Zrobię takie cięcia, że odcinek się skróci praktycznie. Nie będzie widać w ogóle różnicy. Dobra, ale ładnie, ładnie. W końcu! W końcu coś się stało. Dobra. Kozi udziec. Co jeszcze? Piwko. W ogóle przejdźmy w tryb pierwszoosobowy. Tak dziwnie mi się biega. W trybie trzecioosobowym. Kurde, to było epickie. To było epicko ciężkie. Ale potrafiłem, zrobiłem. Może nie za pierwszym razem. Musiałem trochę pomyśleć, jak ogarnąć takiego typa. No i go wykończyć, rzecz jasna. Dobra, puste, puste. Brać wszystko, co nam się należy po tej ciężkiej walce. Bo to nie było proste. Nie należało do banalnych. Ale mimo tego udało nam się w końcu tego ogarnąć. Beczki jeszcze. Kolejne żarełka. O, tu jaka skrzynia będzie. Mapa skarbu. Miksturki. Wytrychy. Złoto. O, pierścień pomniejszej iluzji. A sprzedamy. Łuk myśliwski. I kostur uderzenia, który też bym sprzedał, bo ja w magię się nie będę bawił, ale można zawsze to opylić. I dobra. Zakończymy już odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Postaram się go skrócić tak, żeby trwał 20, może 5-6 minut. No i jeżeli będziecie chcieli więcej takich wycinanych odcinków, to bez problemu piszcie w komentarzach, bo o to chodzi. Pozbyliśmy się przeciwnika. Był on bardzo wymagający, ale na legendarce też można, bo każdy potrafi, nawet ja zrobiłem. Może nie za pierwszym razem, tak jak już to powiedziałem, ale w końcu się udało. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. No i łapkujcie dużo, bo seria jest piękna. Trzymajcie się, na razie. Yo!